Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale, w materiale, w którym to, cóż, sobie co nieco poopowiadam. Zaprezentuję wam dwa, właściwie może nie tyle co dwa, ale po prostu pewną dość unikatową broń, jak na swoje czasy. I do tego broń, która pojawia się bardzo rzadko w grach, a jeżeli już się pojawia, to najczęściej jest tylko i wyłącznie w jednej dostępnej, tylko i wyłącznie wersji, a mianowicie w ostatniej wersji produkcyjnej. Mowa, moi drodzy, o pewnym karabinku spadochroniarzy. Konkretnie mowa o FG-42. Moi drodzy, historia FG-42 sięga roku 1940, kiedy to w trakcie inwazji na Kretę Niemcy, mając swoich spadochroniarzy, swoje oddziały Fallschirmjäger, dokonali inwazji na Kretę. Ta operacja została nazwana operacją Merkury. Przepraszam, tfu, nie w 1940, w 1941. Inwazja ta została przeprowadzona przez spadochroniarzy, właśnie przez oddziały Fallschirmjäger, którzy walczą z nami chociażby właśnie w pierwszym Call of Duty i posiadają takie właśnie oto mundury oraz posiadają także orła swastyce z szeroko rozwartymi skrzydłami, a także posiadają emblemat jednostek Fallschirmjäger, jednostek spadochronowych. Moi drodzy, FG-42 powstał w konsekwencji tamtych wydarzeń. Dlaczego powstał jako w konsekwencji? Ano dlatego, że w owym czasie tak naprawdę spadochroniarze korzystali z dwóch rodzajów broni. Były to niezmiernie długie karabiny Mausera, czyli KAR-98K, oraz były to także pistolety maszynowe MP-38 i MP-40. Jak doskonale wiemy z poprzednich materiałów, no, każda broń ma swoje miejsce na polu walki. Zarówno karabin długi typu Mauser, jak i pistolet maszynowy do walk na bliskim dystansie jak MP-40. No, ale w konsekwencji, no przecież musiał jakoś powstać FG-42, prawda? Skoro robił o nim materiał. Ano powstał, moi drodzy. Po inwazji na Krecie, wśród spadochroniarzy, którzy przeżyli, został rozpisany ankieta. Została rozesłana ankieta, w której to padło legendarne pytanie,
Co byś chciał na kolejną operację desantową od swojego głównodowodzącego, czyli w tym przypadku Hermana Göringa. No i żołnierze, jak to żołnierze, rozpisali całą masę tego, co oni by tam chcieli. I no właśnie, czego to tam nie było? Otóż, moi drodzy, żołnierze, jak to żołnierze, mają całą litanię sprzecznych ze sobą życzeń. Otóż chcieli, żeby nowy karabin, no ich nowa broń, posiadała moc taką, jaką posiada Mauser, ale z możliwością strzelania seriami, jak chociażby MP40. Dodatkowo, co warto dodać, tenże nowy karabin miał, uwaga, strzelać z zamka otwartego w trybie pojedynczym, z zamka otwartego w trybie strzelania seriami, tak, czyli w trybie ognia ciągłego, i zamka zamkniętego, kiedy strzelał ogniem pojedynczym. No, było to ze sobą trudne do pogodzenia, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ broń ta miała mieć także dwójnóg, musiała posiadać możliwość strzelania granatami nasadkowymi, a także ciężką i masywną kolbę oraz lufę. No i to rozpisali konkurs, moi drodzy. Ktoś stwierdził, że skoro mamy już w produkcji, czy też, a właściwie może nie tyle co w produkcji, ale w testach karabinek MKB-42 na amunicję pośrednią, no to tworzenie modelu na amunicję mauserowską po prostu mija się z celem. I lepiej będzie to wszystko zrobić na amunicję pośrednią. Tą osobą był konstruktor Louis Stange. Stange to był doświadczony rusznikarz dla armii niemieckiej, który w poprzednich latach stworzył dla Wehrmachtu i nie tylko dla Wehrmachtu, ale tak naprawdę dla świata pierwszy iście uniwersalny karabin maszynowy, czyli MG34. Stange dostał listę życzeń od żołnierzy, wziął ją, usiadł na deską kreślarską i dziwię się, że nie zwariował. Ponieważ wymagania, które przed nim postawili żołnierze, które dostał od przełożonych, on miał przerobić na faktycznie strzelającą broń. Było to zadanie ciężkie, ale nie niemożliwe. No i, moi drodzy, po paru miesiącach udało się stworzyć pierwszy model FG-42. I tenże model idealnie widać na przykładzie modelu, który znajduje się w grze Call of Duty Classic. Otóż, moi drodzy, model, który występuje w grze, to nie jest ten model pierwszy. Model pierwszy był zupełnie inny. Przede wszystkim model FG-42, ten pierwszy, różnił się tym, że posiadał bardzo ukośny chwyt pistoletowy, czyli pod kątem może około 70 czy nawet 60 stopni. Do tego posiadał bakelitową rączkę oraz bakelitową kolbę. Tutaj widzimy, na przykładzie tego konkretnego modelu, widzimy, że posiada drewnianą kolbę, jak i drewniany chwyt, a także ukośny, czy praktycznie pionowy chwyt pistoletowy. Dodatkowo dwójnóg, który występuje w FG-42 w pierwszej wersji, znajdował się praktycznie pod chwytem pistoletowym, czyli
Przepraszam, nie przed chwytem pistoletowym, ale przed chwytem przednim, czyli dokładnie w tym miejscu. Zaczęto to badać i analizować. Poszło to na testy. W testach okazało się, że jest to całkiem dobra broń, ale gdy przyszło do testowania granatów nasadkowych, no to kolba nie wytrzymała i rozleciała się w drzazgi. Więc musiano ponownie broń poprawić. Znowu Stange przysiadł, poprawił co było do poprawienia i wysłano na test. Okazało się, że broń po oddaniu około 5000 strzałów, tak naprawdę lufa już była do wymiany w tym karabinie. No ale nadal nad nim pracowano. Nadal nad nim pracowano i ostatecznie stwierdzono, że bakelitowa kolba i chwyt oraz ten dwójnóg, który znajduje się tuż przed chwytem przednim, no to jest źle rozwiązane. To powinno być zrobione inaczej. No i znowu Stange przysiadł i stwierdził, że rączka, która jest pod kątem 60-70 stopni, no dla obecnie dla żołnierzy to po prostu nie ma racji bytu. Więc zrezygnowano i wskutek tego postanowiono dać taki sam chwyt pistoletowy, czy nawet bardzo podobny, jaki występuje w MP40, czyli prawie że pionowy. Jeżeli porównamy sobie chwyt pistoletowy w MP40 jak i w FG42, to zauważymy, że są one do siebie bardzo podobne. A to dlatego, że tak jak mówiłem parę minut wcześniej, niemieccy spadochroniarze byli wyposażeni zarówno w karabiny Mausera, czyli Kar-98K, jak i w MP40. I tutaj zapewne zadajecie sobie pytanie, ty, no dobra, ale dlaczego pierwszy model karabinu posiadał rączkę, posiadał ten chwyt pistoletowy skierowany pod kątem? Ano, moi drodzy, dlatego, że jeżeli wy skaczecie, no to tak naprawdę macie przy sobie tylko i wyłącznie broń boczną, czyli jakiś pistolet. Bądź jeżeli macie tragicznego pecha, to posiadacie rewolwer. Problem w tym, że w tamtym czasie, w tamtym okresie Niemcy posiadali samoloty U-52 oraz U-52-3M. Czyli były to specjalne samoloty, takie transportowe, których tak naprawdę problem polegał na tym, że one nie były przystosowane do skoku dla spadochroniarzy. Nie były to samoloty tak naprawdę, nazwijmy to, desantowe. To nie były takie typowe desantowce jak chociażby amerykański C-47 Skytrain bądź Dakota. To nie były samoloty, którymi na przykład komandosi wyskakiwali przez luk bombowy z samolotów Avro Manchester i Avro Lancaster. Niemieckie samoloty po prostu nie były przygotowane. No i skacząc w powietrzu, no to raczej jesteście bezbronni, ponieważ żołnierz niemiecki skacząc nie posiadał przy sobie broni, nie posiadał ani Mausera, ani MP40. Posiadał tylko i wyłącznie pistolet. Najczęściej był to albo pistolet P08, znany potocznie jako Luger, albo był to pistolet 38 konstrukcji Waltera. A karabin i pistolet maszynowy były zrzucane oraz amunicja do nich były zrzucane w specjalnym zasobniku. I tenże specjalny zasobnik posiadał oczywiście swoje miejsce na amunicję i na karabin oraz pistolet maszynowy. Tylko tak jak mówię, to był zasobnik, a więc zasobnik ze spadochronem wyrzucano i parę chwil później skakali spadochroniarze.
Na czym polegał problem? No problem polegał na tym, że spadochroniarz wylądował tu, a zrzut wylądował na przykład tam. No i w trakcie operacji desantowych, na przykład na takiej Krecie, gdzie żołnierze niemieccy, którzy wylądowali, mieli do przebycia 100, 150, czasem 200 metrów albo i więcej, a pomiędzy zasobnikiem z amunicją, z bronią, a żołnierzami niemieckimi siedzieli żołnierze brytyjscy, nowozelandzcy bądź australijscy, a także Grecy, ustawiali karabiny maszynowe i po prostu strzelali do wszystkiego, co się ruszało, chcącego zdobyć ten zasobnik. Niemcy wygrali operację na Krecie praktycznie cudem, bo część dotarła faktycznie do swoich zasobników, a część zdobyła broń na wrogu. Czyli najczęściej były to karabiny. Lienfielda bądź właśnie karabiny Mausera, Mannlichera. Tego typu sprzęt, no i swój sprzęt dostali. No i właśnie po tej operacji rozesłano konkurs. Dlatego też ten chwyt pistoletowy, który w FG-42/1 był pod kątem prostym, pod kątem ostrym, tam 60-70 stopni, właśnie miał służyć do tego, że żołnierz, który skakał ze spadochronem, miałby się z takiego karabinu właśnie bronić. No dobrze. Ale dlaczego z niego zrezygnowano? Ano dlatego, że po operacji na Krecie zarówno Adolf Hitler, jak i Kurt Student stwierdzili, że to są straty niewyobrażalne i postanowiono spieszyć spadochroniarzy. Od tej pory spadochroniarze mieli być elitarną niemiecką jednostką piechoty. A więc ze spadochroniarzy no po prostu zrobiono elitarną piechotę i tyle. No i też dzięki temu chwyt pistoletowy stał się zdecydowanie bardziej pionowy niż ten, który jest w MP40. Magazynki stwierdzono, że najlepiej będzie, jeżeli ów magazynek nie będzie pionowo, ale będzie znajdował się z lewej strony broni. Co jeszcze bardziej nadaje ten charakterystyczny kształt karabinowi FG-42. Magazynki były 20-nabojowe. Specjalnie do tychże magazynków stworzono także specjalny pas z ładownicami, na którym były właśnie umieszczone magazynki do FG. I z tymże pasem żołnierz w pierwszej wersji karabinu FG-42, który miał skakać, mógł właśnie używając FG-42 wymieniać te magazynki praktycznie jeden po drugim. Nawet jeśli leciał na spadochronie. Ale było to poronionym pomysłem, ponieważ niemieckie spadochrony to były jedne z najgorszych spadochronów na świecie w trakcie II wojny. Mimo iż taktyka była dobra, sprzęt był bardzo dobry, tak, no niemiecki spadochroniarz miał przejebane przez swój własny spadochron. Ponieważ ktoś stwierdził, że sterowanie spadochronem nie ma miejsca i tak naprawdę żołnierz powinien być skazany na to, gdzie wyląduje. Tak więc jeżeli ktoś wylądował na czubku drzewa, to był jego problem, a nie spadochronu i tego, że nie mógł latać, a jeżeli ktoś wylądował, nie wiem, na przykład w rowie z kolcami albo pod gniazdem karabinu maszynowego, no to też był jego problem. I między innymi właśnie dlatego na Krecie zasobnik lądował tam, tak, gdzie byli ustawieni
żołnierze alianccy, a żołnierze niemieccy byli ustawieni tu, czyli właśnie jakieś ponad 200-250 metrów albo dalej, albo bliżej od swoich zasobników. A pomiędzy nimi byli ustawieni żołnierze greccy, brytyjscy, australijscy, nowozelandzcy z karabinami maszynowymi. I dlatego też do przyszłych operacji desantowych FG-42 w pierwszej wersji miał mieć ten skośny chwyt. Ale w momencie, kiedy spieszono spadochroniarzy, no to stwierdzono, że kolba będzie drewniana, chwyt będzie drewniany, chwyt pistoletowy będzie bardziej pionowy i dwójnóg. Dwójnóg również został przeniesiony. Początkowo, tak jak powiedziałem, był on tutaj przed tym, że chwytem. Ale w kolejnej wersji, a więc wersji FG-42N łamane na A, tudzież wersji tudzież NA, dwójnóg był mocowany zaraz pod wylotem lufy. Także wylot lufy mamy tutaj, a praktycznie tuż za nim znajduje się dwójnóg. I FG-42 był zarówno czymś, można było ten dwójnóg odpiąć i wtedy mieliśmy całkiem niezły karabinek szturmowy, a doczepiając ten dwójnóg mieliśmy całkiem dobry ręczny karabin maszynowy. I teraz jako ciekawostkę wam powiem właśnie taką rzecz, że jest to jedna z niewielu broni w całej grze, która tak naprawdę posiada swoją dedykowaną i konkretną lunetę. Moi drodzy, możecie prześledzić serię Call of Duty i zobaczycie, że tak naprawdę pierwsze celowniki, no, które mamy możliwość dołączenia na broni, do czepienia, znajdują się tak naprawdę w Call of Duty 4 Modern Warfare. A już w pierwszym Call of Duty mieliśmy FG-42 ze specjalną lunetą teleskopową. Była to luneta konkretnie ZF-4, która miała możliwość i posiadała możliwość montowania, jak mówiłem w jednym z wcześniejszych materiałów, na karabinach typu Mauser Kar-98K, na MP-44, czy właśnie na FG-42. W grze niestety nie występuje FG-42 bez tego celownika, a więc posiadamy de facto tak naprawdę dość dobrą lunetę, która na dalekie dystanse jak najbardziej się sprawdza. Dodatkowo, jak mówiłem, broń posiada przełącznik rodzaju ognia. A więc możemy strzelać ogniem ciągłym, jak i ogniem pojedynczym. Magazynki, tak jak powiedziałem, są z lewej strony i są one 20-nabojowe. Z kolei dwójnóg, jak zresztą widzimy tutaj w grze, znajduje się on konkretnie właśnie pod wylotem lufy. Do tego konkretny hamulec wylotowy, który został przeprojektowany względem wersji FG-42 łamane na 1. Jest to zupełnie inny hamulec, ponieważ wcześniej był on zdecydowanie mniejszy i do tego był przystosowany, aby strzelać granatami nasadkowymi. W grze granatów nasadkowych nie ma. Pojawiają się one tak naprawdę dopiero w Call of Duty World at War. No ale tam FG-42 niestety też nie posiada granatów nasadkowych. Dopiero w Call of Duty WW2, a więc od 2017 roku, FG-42 posiada możliwość strzelania granatami nasadkowymi. A także, co warto dodać, FG-42 posiada mocowanie na bagnet.
Także mogliśmy mieć zarówno bagnet, zarówno mogliśmy mieć dwójnóg, mogliśmy mieć granaty nasadkowe, jak i celownik ZF-4. Oczywiście nie wszystko naraz, tylko w odpowiedniej konfiguracji. I jak już być może zauważyliście w trakcie tego krótkiego starcia, bez problemu jestem w stanie się przełączyć między ogniem ciągłym a pojedynczym. Przy czym ten ostrzał przy ogniu ciągłym jest właściwie posiada zdecydowanie większy odrzut. I proszę bardzo, tak oto się prezentuje FG-42 w całej swojej okazałości. Drewniany chwyt przedni, kolba, chwyt pistoletowy pod kątem prostym. Niestety w tym modelu nie widać spustu. Tak, ale bez problemu jestem w stanie przełączyć się pomiędzy ogniem pojedynczym a ogniem ciągłym. Jak wy przed chwilą zresztą widzieliście, przełączając się na ogień ciągły, jestem w stanie wystrzelić magazynek praktycznie w pół sekundy. Jeżeli miałbym wskazać wadę tego konkretnego karabinu, bo tak, jest to karabin, to moi drodzy, wadą na pewno byłoby to, że w grze ów karabin posiada niestety lunetę. Nie jest to jakoś bardzo uciążliwe, ale w walce na bliski dystans, no zdecydowanie
nie sprzyja w walce na blisko. No dobrze, ale teraz przejdźmy do kolejnych kwestii. Moi drodzy, mianowicie produkcja. Ile tej broni wyprodukowano? Otóż wyprodukowano gdzieś między 5 a 7 tysięcy sztuk. A więc jak na standardy niemieckich fabryk, to jest dość mało, prawda? Ano, prawda. 20, niecałe 5 do 7 tysięcy karabinów FG-42 to jest dość mało. Ale zwróćmy uwagę na to, że broń była produkowana z takich stopów stali i musiała być używana przy jej produkcji dość konkretne i specyficzne maszyny, że była to broń po prostu droga i czasochłonna w produkcji. Znalazłem też informacje, według których teoretycznie miano by wyprodukować 6173 egzemplarze z planowanych, uwaga, 120 tysięcy. Tak, moi drodzy. Otóż miano wyprodukować początkowo około 120 tysięcy karabinów FG-42. Czy to dużo, czy mało? Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. No cóż, w mojej opinii, nawet biorąc pod uwagę, że byłoby to faktyczne 6 tysięcy, to jest to naprawdę dość mała liczba. A biorąc jeszcze pod uwagę, że miano wyprodukować 120 tysięcy i broń tak naprawdę trafiła do, nazwijmy to, masowej produkcji dopiero w 1944 roku, a czy też w 1943, przynajmniej jeśli chodzi o wersję FG-42/1, no to tych broni poszło po prostu relatywnie niemało, co sprawia, że jest to jedna z tych broni z okresu II wojny światowej, których jest najmniej. Nie powoduje to, że owszem, broń jest mało znana czy coś, no ale jeżeli pojawia się już w pierwszym Call of Duty, no to mimo wszystko jest tego dość dużo. Nawet Call of Duty zapoznało się z FG-42 i pokazało, że można stworzyć, można dać broń, która jest na tyle znana, na tyle unikatowa wręcz, że swoje miejsce na polu bitwy też znajdzie. No i swoje miejsce na polu bitwy broń faktycznie znalazła. FG-42 jest bronią, tak jak powiedziałem, która może strzelać zarówno ogniem ciągłym, jak i ogniem pojedynczym. Moi drodzy, FG-42 jest bronią, która działa na zasadzie odprowadzania części gazów prochowych z przewodu lufy. A więc jak na broń w epoce, całkiem typowo, no i bardzo podobnie do tego, co
oferuje chociażby MP44. Dla przypomnienia, broń strzela w trybie ognia ciągłego, strzela zamka otwartego, zaś przy ogniu pojedynczym z zamka zamkniętego. Długość broni 940 mm, zaś długość lufy wynosi 502 mm i posiada 4 bruzdy prawoskrętne. Masa karabinu to jest 4,5 kg. Szybkostrzelność wynosi 750 strzałów na minutę. Zaś w pierwszej wersji, a więc konkretnie FG42/1, szybkostrzelność ta wynosiła aż 900 strzałów na minutę. Prędkość wylotowa pocisku to 761 metrów na sekundę, zasięg ponad 400 metrów. I myślę, że co warto tutaj jeszcze dodać, amunicja, z jakiej broń strzela, to jest typowa amunicja Mauserowska, a więc nabój kalibru 7,92x57 mm Mauser, czyli dokładnie taki sam, jaki jest wykorzystywany chociażby w karabinie Kar 98K. I cóż, moi drodzy, tak oto prezentuje się FG42. Zarówno w informacjach, które są jak najbardziej prawdziwe, jak i w samej grze, którą sami zresztą przed chwilą widzicie. Tak, magazynek typowy 20-nabojowy, zaś zapas wynosi 120 naboi.
Moi drodzy, mam nadzieję, że materiał się spodobał. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. A jako, że to jest ostatni podręcznik broni w roku 2024, to w przyszłym już pozostaje nam tak naprawdę do zaprezentowania pistolet i pewna pancerzownica. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.